Rozmowa z jego eminencją księdzem kardynałem Gerhardem Müllerem, prefektem kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Księże kardynale, dnia 15 sierpnia w Ossowie Jego Eminencja przewodniczył mszy świętej z okazji 102. rocznicy cudu nad Wisłą. Co myśli Jego Eminencja o bitwie warszawskiej w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę? Na to pytanie odpowiem nie jako ekspert wojskowy, bo nim nie jestem, ale jako biskup Kościoła katolickiego i następca apostołów. To, o co powinniśmy zabiegać, to Boży pokój, braterstwo między ludźmi, to współistnienie narodów między sobą. Niestety wskutek grzechu pierworodnego u niektórych przywódców pojawia się chęć panowania nad innymi ludźmi, wykorzystywania ich, zniewolenia i podporządkowania. Dlatego w kontekście napaści każdy z nas ma prawo do obrony własnego życia, swojej rodziny, swojego narodu przed niesprawiedliwym agresorem. Czyli każdy ma prawo do obrony, jeśli zostanie zaatakowany przez najeźdźcę. Korzystając z prawa do obrony, powinniśmy jednak pamiętać, że wszelkie wysiłki człowieka są bezcelowe, jeśli nie towarzyszy im łaska Boża. Jako chrześcijanie o wstawiennictwo możemy prosić Maryję i wszystkich świętych. Na pytanie, po co się modlić i zabiegać o wstawiennictwo świętych, jeśli wszystko jest w rękach opatrzności, święty Tomasz z Akwinu odpowiada: aby stać się godnymi uczestnictwa w Bożym planie zbawienia, albowiem Bóg sprawi, że wszystko służy dla dobra tych, którzy Go miłują. U kresu historii zwycięży zbawcza wola Boga. Zwycięży ona również w konkretnych sytuacjach tej obecnej historii, która jest naszym udziałem. Mamy tu oczywiście do czynienia z pewną analogią do tej niesprawiedliwej agresji Rosji na Ukrainę. Nie chodzi mi tutaj o tło polityczne czy dyplomatyczne, ale o ten straszny fakt, że z woli jednych cierpią inni. Z woli jednych inni są zabijani, matki tracą swoje dzieci, te dzieci są okaleczane, kobiety gwałcone, mężczyźni torturowani. To wszystko dokonywane jest rękoma narodu, który 1000 lat temu przyjął chrzest. Aktów przemocy dokonuje Rosja, w której cerkiew prawosławna jest kościołem państwowym i nosicielem kultury rosyjskiej, a jej wierni powinni być oddani chrześcijańskiemu prawu miłości drugiego człowieka. To właśnie cerkiew i jej hierarchowie powinni krytycznie odnieść się do dążeń i zamiarów władz świeckich. Kiedy państwo nie przestrzega zasad etycznych i nie troszczy się o bonum commune, o dobro wspólne obywateli, kiedy staje się imperialistyczne, prowadzi do wojny i dopuszcza się bezprawia tylko po to, aby rządzący czuli się największymi władcami świata, nowym Piotrem Wielkim, nową Katarzyną Wielką, wówczas to prowadzi do jakiegoś obłędu. Wszystko to jest jakimś szaleństwem w porównaniu
z Bożym rozumem, z Logosem, z Synem Bożym, który stał się człowiekiem i przyszedł nie po to, aby pogłębiać cierpienie ludzi, ale po to, aby je przezwyciężyć i wziąć na swoje barki. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, jako ludzie odpowiedzialni, zawsze powinniśmy wybierać dobro drugiego człowieka. W przestrzeni czy to gospodarki, czy to polityki, czy to nauki. Wobec wojny i cierpienia wciąż na nowo stawiane jest pytanie, gdzie jest Bóg ze swoją miłością i miłosierdziem? Otóż w III wieku biskup Cyprian z Kartaginy, jeden z największych ojców Kościoła, w obliczu prześladowań chrześcijan i panującej wówczas w Cesarstwie Rzymskim wielkiej epidemii dżumy, został zapytany przez pogan, co nowego daje ludziom chrześcijaństwo. Podobnie święty Augustyn w odpowiedzi na pytania pogan napisał dzieło De Civitate Dei, Państwo Boże. Czy wcześniej nie było nam lepiej z pogańskimi bogami? Przecież w Cesarstwie Rzymskim wszystkim wiodło się dobrze, a gdy nadeszło chrześcijaństwo, pojawiły się trudności. Odpowiedź na to pytanie zawsze jest taka sama. Chrystus nie przyszedł na świat po to, abyśmy mieli piękniejsze, lepsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze życie, ale po to, abyśmy mogli przezwyciężyć nędzę tego życia. Przyszedł, abyśmy mieli nadzieję, że na końcu zwycięży sprawiedliwość Boga. Pojawia się tutaj ponownie znane nam pytanie o Auschwitz. Czy Auschwitz jest uosobieniem i szczytem ludzkiej niegodziwości wobec innych ludzi? W obliczu tego pytania człowiekowi zawsze pozostaje modlitwa. Jednocześnie nie można zapomnieć, że Bóg był również obecny na ustach tych, którzy do Niego wołali. Ofiary zyskały usprawiedliwienie przed Bogiem, podczas gdy złoczyńcy podlegają osądowi Boga. Na końcu to Bóg ma rację i ten, kto stoi po stronie Boga, ten będzie usprawiedliwiony. Obecnie w Kościele palącym tematem jest synod. U wielu katolików pojawiają się obawy, czy przypadkiem w Kościele nie promuje się trendów demokratyzujących, szczególnie kiedy obserwujemy zdemokratyzowaną drogę synodalną w Niemczech. Stąd nasza prośba o komentarz. Zamieszanie wokół synodu jest przesadzone. Synod niczego nie rewolucjonizuje, lecz potwierdza jedynie to, że chrześcijanie działają wspólnie z biskupami i kapłanami. Nie tylko kler, lecz także katolicy świeccy są odpowiedzialni za Kościół. To jednak nie ma nic wspólnego z polityzacją Kościoła. Kościół nie jest organizacją polityczną, w której rządzący mogą być pozbawieni władzy tak, by inne grupy mogły do niej dojść. Kościół nie jest grą o władzę, lecz jest Królestwem Bożym, które nadchodzi. Królestwem Bożym, do którego powołani są wszyscy poprzez wiarę i chrzest. Choć przed Bogiem wszyscy są równi, to jednak w mistycznym ciele Chrystusa istnieją różne członki, które nie wykonują tej samej posługi. Urzędu nauczycielskiego, kapłaństwa czy posługi pasterskiej nie może przekazać kapłanom czy biskupom jakaś grupa wiernych, gdyż nie ma ona mandatu do działania mocą Chrystusa. Chrystus selber beruft aus dem Kreis der Jünger.
Chrystus sam powołuje niektórych z grona uczniów i czyni ich apostołami, by głosili Królestwo Boże, odpuszczali grzechy i uzdrawiali chorych. W czasach poapostolskich tę trójstopniową posługę sprawują w poszczególnych kościołach lokalnych biskupi, kapłani i diakoni. Biskupi działają w imię Chrystusa, nie zaś z upoważnienia wspólnoty, jak to ma miejsce w państwie demokratycznym, w którym parlamentarzyści są wybierani przez wyborców. Urząd w Kościele ma za cel uświęcenie wiernych i może być wykonywany przez tych, których Chrystus bezpośrednio do tego upoważnia. Biskupi i kapłani działają więc w imię Chrystusa, głowy Kościoła. Pod pojęciem demokratyzacji kryje się wielkie nieporozumienie odnośnie do Kościoła, gdyż demokratyzacja zakłada polityzację Kościoła. Formę rządzenia w państwie feudalnym lub w monarchii można zamienić na demokrację. Zamiast przedstawicieli arystokracji mogą nadawać ton w polityce parlamentarzyści. Jednakże Kościół nie jest państwem. Nie jest też jakąś utworzoną przez ludzi organizacją dobroczynną, lecz jest zalążkiem Królestwa Bożego w świecie, w które wszyscy winniśmy się angażować. Rodzice, przekazując dzieciom Ewangelię, spełniają wobec nich funkcję pasterską, która jest zarazem funkcją kapłańską. Poprzez dobre wychowanie dzieci stają się dobrymi pasterzami, Bożymi pasterzami. Jednakże spełnianie takich funkcji dla całego Kościoła jest tylko możliwe, jeśli ktoś poprzez sakrament święceń zostaje do tego przez samego Chrystusa mocą Ducha Świętego upoważniony i posłany. Takie jest katolickie rozumienie Kościoła. Pojęcie hierarchia nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek formą rządzenia z tytułami arystokratycznymi, z oligarchią, monarchią czy demokracją. Hierarchia w swych greckich korzeniach oznacza, że urząd ten jest urzędem apostolskim, władzą apostolską, świętą władzą, która ma swoje źródło w świętości Boga i ma służyć jedynie uświęcaniu. Nie jest natomiast, jak to sugeruje sekularyzowane rozumienie, rodzajem panowania hierarchicznego z góry na dół. Hierarchia w Kościele nie ma nic wspólnego z takim rozumieniem tego słowa. Obecnie wiele osób zabiera publicznie głos, domagając się czegoś, zupełnie nie rozumiejąc, czym jest Kościół. Mylą Kościół z jakąś organizacją, w której chodzi o władzę. Widzą, że ktoś ma władzę, więc domagają się jej dla siebie. A to jest wielkim nieporozumieniem. W Kościele w żaden sposób nie chodzi o władzę w sensie politycznym, lecz chodzi o prawdę Chrystusa, który nas wyzwala. Eminencjo, jeszcze jedno pytanie dotyczące synodu. Synod mocno akcentuje rolę wzajemnego słuchania i głoszenia oraz potrzebę dialogu. Tymczasem wielu nazywa obecny moment czasem walki cywilizacyjnej, która uniemożliwia dialog i powoduje trudności w elementarnej debacie.
Czy Kościół powinien pozostać w tej sytuacji znakiem sprzeciwu, czy też stać się znakiem kompromisu? Dezorientacji nie pokona się, jeśli takich pojęć jak synodalność, dialog, rygoryzm bądź rozeznanie używać się będzie jak pustosłowie, gdyż w takim wypadku mogą się one stać środkiem nacisku, przy pomocy którego zmusza się innych do milczenia, zniesławia się ich mówiąc: ty jesteś rygorystą, dlatego twoja opinia jest fałszywa. Kto zbyt często szafuje pojęciem dialog, może ściągnąć na siebie podejrzenie, że rozumie dialog jako wmawianie innym swoich poglądów tak długo, aż ktoś zmęczony tym przyzna mu w końcu rację. Wzajemna relacja dialogu zakłada w pierwszej kolejności słuchanie Słowa Bożego, co już w samym początku stwierdza konstytucja o objawieniu Bożym Dei Verbum, a mianowicie, że Kościół jako wspólnota wiernych wsłuchuje się w Słowo Boże. Wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Nie jest natomiast rodzajem jakiegoś zebrania, podczas którego przeciwnicy debatują tak długo, aż znajdą jakiś kompromis lub jakaś grupa przechytrzy inną, jak to miało miejsce podczas rewolucji francuskiej. Po przekształceniu się stanów generalnych w Zgromadzenie Narodowe, żerondyści usunęli szlachtę. Sami zaś zostali zgilotynowani przez Jakobinów. Tych zaś zgilotynował Robespierre. Była to więc nieustanna walka o władzę, w której jedna partia próbuje zwyciężyć inną. Tak dzieje się również we współczesnych parlamentach, w których przeciwnik polityczny jest zarazem wrogiem, którego należy zniszczyć, by móc rządzić samemu. To zaś nie ma nic wspólnego z Kościołem i jest przeciwieństwem tego, czym on jest sam w sobie. Nie możemy nadużywać pojęcia synod, mówiąc, że jest to jakiś dialog. Jedni mówią, że małżeństwo jest nierozerwalne, inni zaś, że owszem, takie było ono w przeszłości, dzisiaj jednak jest ono rozwiązywalne. W taki sposób nie prowadzi się dialogu w Kościele. Dialog w Kościele oznacza wspólne wsłuchiwanie się w Słowo Boże, nie zaś wmawianie innym osobistych wyobrażeń według zasady: wy jesteście konserwatystami, średniowieczem, my natomiast jesteśmy nowocześni, idziemy krok w krok ze współczesnym światem, my jesteśmy adwokatami LGBT, więc pary homoseksualne można błogosławić tak jak małżeństwa. W Kościele nie prowadzi się dialogu tak, jakby to były dwie równoważne pozycje. Kann man in der Kirche nicht einen Dialog führen, als ob das gleichberechtigte Positionen wären. Das eine vertritt. Jedna z nich wyraża Bożą prawdę głoszoną przez Kościół, druga zaś jest jej zaprzeczeniem. Nie ma to nic wspólnego z heglowską dialektyką, w której dwa przeciwieństwa tak długo ze sobą się ścierają, aż powstanie z nich jakaś wyższa synteza. Wiele głosów przesłanych do Rzymu przez różne państwa często ma niewiele wspólnego z wiarą katolicką. To domaganie się jakiejś innej religii, swego rodzaju religii cywilnej, czegoś podobnego do programu Partii Zielonych, w której nie mówi się już o łasce Bożej, o powszechnym planie zbawienia, lecz stawia się w centrum ochronę środowiska, zmiany klimatyczne, zagrożenia niedźwiedzi polarnych, bądź ocieplenie klimatu.
domagając się nawet święceń kobiet jako elementu ogólnej emancypacji. Takie postulaty są skutkiem całkowicie błędnego pojmowania sakramentu święceń. Czy jest to możliwe, czy nie, wynika z natury samego sakramentu, że to kapłan i biskup reprezentują Chrystusa jako oblubieńca Kościoła. Zgodnie z naturą sakramentu może to czynić jedynie mężczyzna, ale nie dlatego, że inni zostają wykluczeni. Ani mężczyźni, ani kobiety nie mogą domagać się takiego powołania. Przykładem niech będzie naród wybrany, którego Bóg powołał w historii zbawienia spośród wszystkich narodów. I żaden z nich nie może się na to uskarżać, bo jest to wolny wybór Boga, który chce, aby ludzie byli zbawieni. Bóg wybrał właśnie Izraela jako instrument, jako narzędzie swojej zbawczej woli, która wypełnia się w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, w którym ludzie zostają powołani do zbawienia. Podobnie też nie mogę żądać przynależności do Kościoła. Jeśli zaś wierzę i całym umysłem oraz wolą otwieram się na Słowo Boże oraz przyjmuję chrzest i wyznaję wiarę, wtedy staję się członkiem Kościoła i przynależę do ludu wybranego, z którego nie są wykluczeni ani Żydzi, ani poganie. To, że jestem chrześcijaninem, jest łaską. Dlatego też nie mogę powiedzieć, że chrześcijanin ma prawo do otrzymania urzędu w Kościele, by reprezentować Chrystusa jako głowę i oblubieńca Kościoła. Ani mężczyźni, ani kobiety nie mają prawa tego żądać. Paweł pisze, że na nikogo nie należy zbyt pochopnie nakładać rąk. Powołanie zaczyna się od wewnętrznego, duchowego doświadczenia. Także ktoś czuje się powołanym. Jest to jednak dopiero pierwsze odczucie, a nie fakt, że jest się powołanym. To potwierdza jedynie Chrystus ustami Kościoła. Stąd jest rzeczą niesłychanie ważną, aby procesu synodalnego nie podporządkowywać niekościelnym, ateologicznym pojęciom, takim jak konserwatywny czy progresywny, lecz pytać, czy jest on zgodny z objawieniem, czy też nie. Jest to wielka różnica i nie możemy Bożego planu zbawienia wtłaczać w nasze małe ludzkie kategorie, które od czasów rewolucji francuskiej dzielą społeczeństwa europejskie. Hegla na przykład można pojmować w różny sposób. Można mówić o prawicowej interpretacji Hegla i o lewicowej. Jednakże ktoś, kto trochę zna swoją wiarę, wie, że te ideologiczne i polityczne kategorie w ogóle, ale to zupełnie w ogóle, nie mają nic wspólnego z naszą relacją do Pana Boga. Kto zaś dzieli Kościół na tego typu obozy lub grupy ideologiczne, zaciąga winę względem jedności Kościoła, którą manifestujemy w wyznaniu wiary. Wierzę w jeden święty katolicki Kościół. Dlaczego istnieje tylko jeden Kościół? Z pewnością nie dlatego, że w Rzymie zasiada ktoś, komu poprzez dyplomację lub rozgrywki polityczne udaje się w jakiś sposób wszystko trzymać w ryzach.
Taka sytuacja nie miałaby nic wspólnego z jednością Kościoła. Jedność Kościoła jest odbiciem jedności pomiędzy Ojcem i Synem w Duchu Świętym. Na tym polega jedność Kościoła, że to my stanowimy jedno, podobnie jak cały Kościół jest jedno z Chrystusem, a Chrystus z Ojcem. Jedności Kościoła nie można porównywać z podzielonymi lub zjednoczonymi ze sobą partiami, ze skłóconymi lub pojednanymi rodzinami. Są to zupełnie odmienne rzeczywistości, które nie mają z jednością Kościoła nic wspólnego. Kościoła nie można wtłaczać we własne, bądź w świeckie, czasem niestety dość prymitywne wyobrażenia, które szkodzą Kościołowi, a nawet go niszczą. Podobnie też podczas konklawy, począwszy od średniowiecza aż po współczesność, nie było nigdy tak, jakoby zbierali się jacyś kardynałowie i postanowili, że teraz potrzebujemy jakiegoś progresywnego, naszego kandydata. Z Janem Pawłem II to się nie udało, z Benedyktem XVI też nie. Teraz jednak użyjemy takich dyplomatycznych sztuczek, aby wreszcie został wybrany kandydat z naszej grupy. Przy następnym konklawie musimy się postarać, aby został wybrany ktoś typu Franciszek II, tak aby wszystko pozostało jak dotychczas. Rzeczywistość jest jednak taka, że to sam Chrystus wybiera. Kolegium kardynalskie jest jedynie causa instrumentalis, causa efficiens, przyczyną sprawczą. Przy wyborze biskupa lub papieża jest sam Chrystus i to On sprawia, że patrząc po ludzku, taki wybrany z taką, a nie inną osobowością, z wykształceniem teologicznym, doświadczeniem i głębią wiary oraz mocą łaski Ducha Świętego jest w stanie spełniać powierzoną mu misję bycia zasadą oraz fundamentem widzialnej jedności Kościoła. Nie jest zaś tak, że ktoś powie, teraz potrzebujemy jakiegoś Włocha, teraz musiałby przyjść ktoś ze wspólnoty świętego Idziego, teraz potrzebujemy nowego jezuitę, teraz członka takiego zakonu, teraz musi być wreszcie wybrany ktoś z tego kraju. Wszystko to są kryteria, które absolutnie mijają się z rzeczywistością, a które niestety zdarzają się nawet w najwyższych gremiach i które za każdym razem szkodzą Kościołowi. W czasach, w których Kościół był uzależniony od papiestwa, a Francuzi walczyli przeciw Austriakom, podobnie jak Prusacy i Włosi, poszczególni władcy starali się, aby w kolegium kardynalskim mieć swoich poddanych. Ponieważ teraz mamy na przykład tylu francuskich kardynałów, więc musi być wybrany Francuz, aby uprawiał naszą politykę kościelną. Tego typu sytuacje każdorazowo obciążały Kościół. Do reformacji, czyli podziału Kościoła w XVI wieku, nie doszłoby, gdyby świeccy władcy wcześniej nie uczynili z papiestwa i biskupstw narzędzi własnych interesów politycznych. Dobro duchowe, zbawienie dusz, prawda Ewangelii muszą być jedyną miarą działania w Kościele. Bardzo dziękuję, Wasza Eminencjo. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten wywiad i prosimy teraz o błogosławieństwo. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Vergelt's Gott. Na wieki wieków. Amen.